kochani, mam taki dla mnie ciekawy temat o ratowaniu. Też często się zdarza, że ktoś przychodzi do mnie i chce, żebym go uratował, a potem mu się wydaje, że jak już on jest uratowany, to już jest wszystko w porządku. Wprost przeciwnie. Ratowanie to nie jest przywracanie stanu sprzed wypadku, sprzed nieszczęścia. Ratowanie jest to tylko zapobieżenie przed dalszym nieszczęściem. I jak człowiek jest uratowany, to dopiero wtedy potrzebuje zmiany. To znaczy, żeby to było jasne, to co chcę wam przekazać, to chcę wam przekazać, że wam się wydaje, że jak kogoś się uratuje, to już można go zostawić. Wprost przeciwnie, jak się kogoś uratuje, to dopiero należy się nim zająć. To znaczy, jak kiedyś uratujesz jakiegoś ptaszka z pazur kota, to nie wypuścić go, tylko zaopiekować się ptaszkiem. Jeżeli uratujesz kogoś topiącego się w stawie, to nie tylko wyciągnąć go, porzucić, ale należy się nim zaopiekować, okryć go kocykiem, dać mu coś do jedzenia, pozwolić mu, żeby wrócił powolutku do życia. Oczywiście te dwa przykłady, które wam podałem, z tym ptaszkiem i z tym topielcem, to jest zupełnie coś innego niż to, co mam na myśli. To znaczy, jeżeli znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz ratunku, to niech ci się nie wydaje, że jak już zostaniesz wyratowana, to jest wszystko w porządku. Nie, to dopiero się zaczyna początek. To jest dopiero początek, to się dopiero zaczyna okres przemian, żeby nie tylko wrócić do stanu sprzed ratowania, a wprost przeciwnie, osiągnąć coś więcej. No bo to nie chodzi o to, żeby tego ptaszka z powrotem oddać temu kotkowi w te pazurki i nie tego uratowanego topielca z powrotem wrzucić do rzeki, niech sobie dalej sam radzi. Nie. To chodzi o to, że jeżeli potrzebujesz ratunku, to znaczy, że potrzebujesz zmiany. Potrzebujesz w swoim życiu czegoś, co spowoduje, że wreszcie twoje życie stanie się radosne. I dlatego, jak chcesz być wyratowana, to przygotuj się, że zaczyna się nowy etap twojego życia.